za pierwszą dywizję pancerną, tak? Tak. I dołączyłem do, bo byłem szkolony w 24 pułku ułanów. A na inwazję dopiero przerzucili mnie do... No. Do 24 pułku ułanów w lipcu w 1944 roku. Jako szwadron zapasowy, po prostu uzupełnienie w ludziach i tego. A w Normandii dostarczajmy sprzęt czołgów z magazynu właśnie do pierwszej linii, żeby stale był sprzęt pod ręką dla jednostek, które traciły te czołgi podczas bank w Normandii. Dopiero po odpoczynku dołączyłem do, po prostu już jak dużo było rannych, zabitych wtedy pod Normandii. Pod Falaise. Pod Falaise. Wtedy dopiero po odpoczynku dołączyłem do jednostki jako już żołnierz, który po prostu ścigaliśmy Niemców od Francji do strony Belgii, Holandii. To jest moje takie te wspomnienia, które pamiętam po prostu, że generał Marszał był moim dowództwem po prostu. I za wszystkie bardzo... No właśnie. Zaraz, proszę Państwa, przed nami jest... Mikrofon musimy przycisnąć. Tak, moment, bo... Karolinko, dopiero teraz Ciebie słychać. Momencik. Proszę Państwa, Iweta Popławska, Virtualia Art. Przed nami jest no po prostu sytuacja no niesamowita, jakże ważna. Jest Pan Jan Brzeski, ale to już później w opisie. Na pewno walczył u boku generała Maczka. Na linii jest Pani Karolina Maczek-Skillen z Anglii. Ja goszczę, gdzie tutaj po prostu rodzina, dzieci, dwie córki, syn, synowa przyszła, są, po prostu to jest część historii, to my jesteśmy Polacy, Polonia i tutaj pan Jan, jak widzicie, super człowiek, po prostu kochany, normalny, który wszystko z głowy pamięta, to my młodzi może tego nie pamiętamy, poczymasz na chwileczkę, ja się Państwu pokażę. Tylko wiesz co, tak, żeby się nie ruszać za bardzo, bo podstawki nie mam. Zaraz. Jako się Wam pokaże, że jestem. No właśnie. Są telefony. Karolinko. Jeszcze raz. Karolinko, teraz Ciebie słychać. No. Wiecie co, ja przerwę, odzwonię i jeszcze raz, bo to nie ma sensu. Zaraz. Kochani, ja rozłączę tą transmisję, jako pokażę syna, którego znacie. Pan Rafał, proszę bardzo. Witam, panie Rafale. Witam. To jest ktoś, kto pisze. Pisze dużo, pisze, ale co pisze, to już tajemnice na razie. Przyszła synowa. Pokażemy pana Jana. Majeczko, pokaż się. To jest jedna z córek. A czemu wy nie jeździcie z tatą? Jeździmy. To dlaczego my was nie widzimy? Nie zawsze jesteśmy. Tylko jedna osoba może załapać. Czasami. Przeważnie. Aha. Opiekun. No dobrze. Kochani, ja na chwileczkę rozłączę. Ja widzę, kto jest na linii, ale muszę oddzwonić, bo nie damy inaczej rady. Jacek, napisz na stronie... na priv Jacek Rymbecki, napisz do Rysiu Gawryś, żeby za chwilę wszedł na moją stronę, Ryszard Gawryś.